Aleksandra Podgórska. Jak oceniasz trudność trasy? Jak ci się jechała? Czy trasa była specyficzna, ponieważ nie była zbyt trudna technicznie. Od startu był bardzo długi podjazd, potem było trochę po płaskim i bardzo długi zjazd do mety, także trasa była wytrzymałościowo-siłowa. Ta impreza to jest twój etap w przygotowaniu się do następnego sezonu, czy kończysz tą imprezą ten sezon? Nie, została mi jeszcze jedna impreza, finał Pucharu Polski. I w sumie moim najważniejszym startem to były Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy, a teraz to już w sumie tak, startuję tylko, żeby na zakończenie sezonu po prostu. A jak oceniasz poziom innych zawodniczek? To znaczy, w tym sezonie wygrałam wszystkie zawody w Polsce oprócz dwóch. Na jednym miałam problem z przerzutką, a na drugim jechałam tak asekuracyjnie, bo to było tuż przed Mistrzostwami Świata. Nie chciałam złapać żadnej kontuzji. Tak w sumie regularnie wkładam drugiej zawodniczce 2 minuty, 3. Czasem jest to trochę więcej, tak jak dzisiaj. A kto jest twoim idolem sportowca? Nie mam w sumie idola, ale są osoby, które podziwiam. Między innymi Julie Brissett, która zdobyła w tym roku złoty medal na olimpiadzie i która jest mistrzynią świata. A Maja Włoszczowska? Maja Włoszczowska również. Dziękuję bardzo. Dziękuję.